W innej części radomskiego więzienia służbę pełnią funkcjonariusze odpowiedzialni za dozór elektroniczny, czyli kontrolę więźniów odbywających karę ograniczenia wolności w mieszkaniach. O, marszawka. Zespół terenowy Radom, Marek, słucham. Podporucznik Marek Langa, w służbie od 14 lat. No cześć. Koleżanka z centrali mnie informuje, że taka i taka pani oddaliła się ze swojego miejsca dozoru i trzeba jechać sprawdzić. Dzięki, na razie. Taką karę mogą odbywać więźniowie skazani na nie więcej niż rok pozbawienia wolności. Dozór elektroniczny nie może też być orzeczony wobec recydywistów, a na odbywanie kary w mieszkaniu musi zgodzić się reszta domowników. No dobra, to co, zbieramy się, nie? To zabieraj urządzonko. Funkcjonariusze pobierają sprzęt służący do kontroli nadajników, które skazani mają założone na kostki. Wszystko w ręku, tak? Telefon służbowy masz? Telefon mam. No to... Czapkę. Zgłoszenie okazuje się dość typowe. Na pobliskim osiedlu jedna z odbywających karę w mieszkaniu kobiet wyszła z domu. Funkcjonariusze muszą sprawdzić każde takie zgłoszenie. Nigdy nie wiadomo, czy osadzeni nie próbują po prostu uciec. Kobieta jest dobrze znana funkcjonariuszom. To nie pierwszy taki wybryk w jej wykonaniu. Już wcześniej oddalała się z miejsca odbywania kary poza dozwolonymi godzinami. Coś cisza pani nie ma chyba. Była to, by otworzyła. Zerknijmy, pani też, które to okno? Ty. A zobacz. Ona. No to ona będzie, nie? No. Ona. Zapytamy panią. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Czy nie powinna pani być teraz chyba w miejscu swojego dozoru? No byłam w sklepie, nie mam nikto pójść po jedzonko. Ale to wie pani, że pani nie może się oddalać z miejsca. A to co, miał użyć zgodu? Pan by nie poszedł sobie do sklepu? A nie ma pani wolnych godzin? No mam, ale... No to trzeba w wolnych godzinach. Pani. Trzeba chodzić w wolnych godzinach. A może pani pokazać, czy nadajnik wszystko jest w porządku? Ma pani nadajnik w drodze? Pewnie, proszę. Dobra, pójdziemy, sprawdzimy urządzenia. Zapraszam. Dobra, panowie, dajmy sobie spokój, jak już się taka sytuacja nie powtórzy. Byłam w sklepie, byłam głodna, no i no cóż, no wy też byście poszli, jakby... Dobrze, proszę panią, ale my musimy swoją procedurę wykonać, także wyjdziemy do domu, sprawdzimy urządzenia. Napiszemy raport. I... No ale przecież widzą panowie, że wszystko jest w porządku. Tak, ale pani nie powinna się oddalać z miejsca dozoru. Musi teraz pani być pani na powinna miejscu. Być w swoim miejscu dozoru. Będzie tak, pani tłumaczyć kuratorowi, dalej czynności będą już popełniać. A nie można tego tak po prostu obejść, przecież widzimy się, wszystko jest w porządku. No ale pani wie, że pani się nie powinna oddalać z miejsca. No to co jest w porządku? No nie jest w porządku. No nie postępuje pani zgodnie z zasadami. Dostała pani informator na wcześniejszej wizycie. Powinna pani postępować tak, jak jest w informatorze napisane. Tak, szkoda czasu, tłumaczenia. Zapraszam, idziemy. Nie ma rady, panowie. No sprawdzimy te urządzenia i... O co pani tutaj ma? A co, dla sąsiada. Dla sąsiada? Miała pan, mówiła pani, że była pani głodna. No tak, a teraz już dla sąsiada? I ja przy okazji mówiłam, że będę się wybierała do sklepu. Wie pani, że w trakcie dozoru powinna pani być trzeźwa, nie może pani spożywać. Ale ja nie piję, to nie dla mnie, przecież powtarzam, że to dla sąsiada. Funkcjonariusze muszą teraz sprawdzić, czy system dozoru elektronicznego działa jak należy. Urządzenia działają poprawnie. I proszę przestrzegać regulaminu zaleconego przez sąd. Wie pani, że nie może się pani oddalać. Oczywiście w raporcie wszystko opiszemy, jak było tak naprawdę, tak? Pani będzie się tłumaczyć kuratorowi. My swoje czynności wykonaliśmy tak, jak potrzeba. Proszę przestrzegać. Do widzenia pani. Do widzenia.